Witam Was serdecznie, z tej strony Christian Spider. To jest dzisiaj 75. odcinek i dzisiaj jedziemy kolejną windą Windpol na ulicy Poczdamska 5. I właśnie teraz, tym razem wracamy do normalnej windy nazwy marki, jeżeli chodzi to, co zazwyczaj jeździmy, marka wind nazywa się tradycyjnie Windpol. Zapraszam Was do oglądania. Tradycyjnie winda już jedzie. No i bardzo dobrze. No coś powoli jeździ. O, jest. Tradycyjnie na 10. Proszę bardzo. Pierwsze piętro. Proszę bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Urząd Dozoru Technicznego. Czwarte piętro. Windpol. Dźwig osobowy. 450 kg lub 6 osób. Numer fabryczny 37075 i okośny znak wyglądałoby na dzielenie. M. Rok modernizacji 2004. Numer ewakuacyjny to ja przeczytam później. Bo teraz zatrzymujemy się na 10 piętrze. Dobrze, że obniżyłem na dół tutaj tą kamerę, żeby, wiecie, nie stwarzać jakichkolwiek problemów, jak to się mówi. No tak mniej więcej. Teraz mamy P10, czyli piętro 10. No co jest? O. Teraz mamy idealne rozwiązanie. Naprawdę idealne poszło. Tu stąd, jak widzicie, jest różowy most nad Odrą. A tutaj przedstawiamy marinę. Może ja powiększę. O, tu mamy tradycyjnie marinę. Tu, jak widzicie stąd, to jest Poczdamska 7, taki biało-czerwony blok, 7. To tam właśnie będziemy nagrywać już 77 odcinku. Jakie tu mamy piękne roślinki, no. Bardzo, bardzo interesujące rzeczy. To jest zupełnie to samo. Ciekawe, jak ta winda obsługuje. Wyglądałoby na to, że się zatrzymała na którymś piętrze. Dobra, nacisnęliśmy przycisk i czekamy spokojnie na windę. Już tutaj w sobotę albo w niedzielę zapowiadam 76 odcinek na ulicy Poczdamska 5A. O, mamy windę, proszę bardzo. Proszę, proszę. Zamykają się drzwi i jedziemy. Numer ewakuacyjny to jest 31 29 03 219.
przybliżę może. O, tak będzie najlepiej. Dobrze. Jesteśmy już na środku, powoli. Teraz zjeżdżamy powoli na czwarte. Winta zjeżdża teraz na trzecie. Później drugie, później pierwsze. No i tradycyjnie zostanie już czwarte. Czyli wyjście z budynku. No i wszystko wyszło na dobre. Dobrze. Może teraz pokażemy wam blok. Jak wygląda piękne niebieskie ściany. No i oto tak pięknie wygląda. Okej. No i to byłoby właśnie na tyle. Także tak wygląda niebieski blok.